Czy ja go znam? Panie, on tu mnie przez rok to ze dwa samochody przepłukał i to na smutno. A co mu jest? Ja to widzę więcej niż lekarz i wiem więcej niż ksiądz. A co mu może być? Mocnego cwaniaka załatwi tylko jedno. Baba, co? Co, pana też? Zdaje się, że jego nieźle załatwiła. Na baby nie ma mocnych. No, jak pan widział. Wzięła go na tak zwaną romantyczną miłość. A na to da się złapać każdy chłop. Trzymali się za ręce, patrzyli sobie w oczy. Ona była bardzo ładna, tylko... Panie, dla mnie to ona była wariatka. Ona chciała koniecznie i bez przerwy wielkiej miłości. Jak najgorsze ma pan rację. Ona uznaje tylko wielką miłość, westchnienia, księżyc, kwiatki malowane szminką na barze, czułe słówka na przydechu, tak nie wie pan. Na czym, na czym? Na przydechu, tak jest westchnieniem. Zawsze trzeba mówić na przydechu, że się kocha, to o wiele lepiej skutkuje, wie pan. To znaczy, że astmatycy mają szansę? Rozwiodła się może pana z mężem, bo do szaleństwa zakochała się w szybkobiegaczu na łyżwach. Po tygodniu mieszkał tu u nas w hotelu. Odjechał, a ona z rozpaczy zakochała się w pierwszym, który chciał ją zrozumieć. Krótko to trwało. No i potem Jakubiak wyszedł z Mamra. Siedział za handel fałszywymi dolarami. Nie miał co jeść. No to chętnie i powiedział, że od dziecka marzył o wielkiej miłości. I z miłości gotów jest do końca życia nie brać fałszywego dolara do ręki. Co? No jak się trochę odkuł, to mu ta niechęć przeszła. Nie chciał chodzić przy księżycu, bo mówił, że go zawiewa. A chciał normalnie jak człowiek napić się wódki. No to ona się w nim odkochała. Powiedziała, że Polacy nie nadają się do wielkiej miłości. I zaczęła wyłącznie kochać się w zagraniczniakach. Wie pan, najpierw był Szwed. Rozumiesz pan? Co może być za miłość z człowiekiem, który na co dzień pije mleko? No to później nie zawracała sobie głowy takimi drobiazgami, wie pan. Zajmowała się tylko prawdziwą miłością. A wiesz pan, kto się nadaje do prawdziwej miłości? No kto? No kto? A? No nie wiem. Włoch, panie. Włoch? No jasne, że Włoch. A to był nie tylko Włoch, ale i artysta, już pan rozumie? Kiedy Włoch i artysta w jednej osobie powie coś na przydechu, to dziewczyna, która marzy o wielkiej miłości, jest ugotowana. Tylko wie pan, on był co prawda artysta iluzjonista. No ale ona nie wnikała w takie drobnostki. Potem on wyjechał do Mediolanu, a ona pozostała w przekonaniu, że jedyną prawdziwą miłością w jej życiu był właśnie ten makaroniarz. Ja chyba przypuszczam, że ona rzeczywiście szukała prawdziwej miłości. Przez rok nie zakochała się ani razu. I co dalej? Ten Włoch pewnie wrócił, nie? No fakt, przyjechał. Występował w lokalach. Zaprosili mnie kiedyś. A później pojechał w teren, ona pewnie razem z nim. Przypuszczam, że jemu to już przeszło. Wrócił do Włoch. A ona śmiertelnie zakochana przebywa teraz pewnie w kolejnej dewizowej pościeli. Nie widuję jej tutaj.